teraz czas na kolejne pytanie. Jaki jest panów pomysł na rozwiązanie problemu z parkingami? Od lat mówi się o parkingach, ale póki co nowe nie powstają. Jak panowie rozwiązaliby ten problem? Swoje pytanie kieruję do pana Bogdana Strusia. Szanowni państwo, oczywiście nawiążę jeszcze raz do budowanego w Sanoku parkingu, którego jedno miejsce kosztuje 100 tysięcy złotych. Jest to przedsięwzięcie w moim odczuciu bardzo złe. Jest to przedsięwzięcie w moim odczuciu, które z jednej strony burzy architekturę centrum miasta, z drugiej zaś strony jest to przedsięwzięcie, które jest zbyt drogie dla miasta naszej wielkości, dla budżetu miasta. Ono zadłuży budżet miasta na wiele lat. Można przyjąć, że kredyt, który zaciągniemy na budowę tego parkingu, będzie jeszcze skutkował wiele, wiele lat. W moim mniemaniu w Sanoku potrzeba, by rozwiązać problem parkingów, zrobić dwie rzeczy. Mianowicie udrożnić ulice. Z jednej strony ulice, my mamy wiele rond. Wielki, to największe w Europie rondo, mówię to z humorem, jak i również wiele małych rond. Nam potrzeba budować jest małych parkingów przy budynkach wielorodzinnych, przy instytucjach i równocześnie spowodować, by korzystanie z tych parkingów, szczególnie w centrum miasta, trwało jak najkrócej. Dziękujemy bardzo. Jako kolejny na to samo pytanie odpowiada pan Wojciech Pruchnicki. Szanowni mieszkańcy, gdyby była w Radzie Miasta, między Radą Miasta a Burmistrzem zgoda, to parking by już był przy ulicy Mickiewicza i budowa by się zaczęła w roku 2007. Niestety burmistrz nie doszedł do porozumienia z Sokołem i inwestycja, która miałaby przynieść Sanokowi 100 milionów, przepraszam bardzo, 60 milionów sama inwestycja i około 10 milionów mógłby miasto mieć z tego terenu za sprzedaż, nie dokonała się niestety, natomiast Sokół jest właścicielem kina i terenu lodowiska. Ten spór był zbędny. W tej chwili mamy rzeczywiście budowę za 10 milionów parkingu, który, w sumie ja to nazywam to garażem, który jest droższy niż budownictwo socjalne czy tanie budownictwo komunalne. Nie ma parkingu, który miał być jako ten pierwszy budowany, to jest Okęcie. W mojej ocenie trzeba wszystkie środki przekazać na budowę Okęcia, a nie parkingu za 10 milionów. Natomiast jest miejsce wzdłuż ulicy Podgórze, gdzie można bardzo tanio zbudować dużo miejsc parkingowych, co najmniej 200. I wtedy to jest chyba najbardziej tanie i z łatwym połączeniem z miastem i uruchomi się wtedy również większych, jakby osiedle Błonie będzie również włączone do struktury miasta mocniej. Dziękujemy bardzo. Teraz pan Sławomir Miklicz. Szanowni państwo, problem parkingowy to nie tylko obręb Śródmieścia. To problemy parkingowe również na osiedlach. Tutaj wydaje się być rozwiązanie stosunkowo proste, bo we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi można wiele miejsc parkingowych wygospodarować i stworzyć parkingi typowo osiedlowe. Każdy z nas zapewne zdarza się to mieszkańcom Sanoka, wracając do domu po pracy czy wieczorem, nie mamy gdzie zaparkować na osiedlach. Jest to jeden z elementów problemu parkingowego, nie tylko Śródmieście. Na to chciałbym zwrócić uwagę. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o parkingi w obrębie Śródmieścia, one są bardzo istotne i bardzo ważne. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że problem rozwiązania terenu po byłym lodowisku był priorytetem w programie wyborczym obecnych włodarzy miasta 4 lata temu. Ten priorytet nie został w żaden sposób rozwiązany. Tam powinien być zlokalizowany jeden z parkingów. Druga kwestia, problem Okęcia. Została zawiązana spółka celowa do powstania tam centrum handlowego. Ta inwestycja miała ruszyć w tamtym roku. Teraz przed wyborami nawieziono tam kilka wywrotek piasku, położono kilka rur, chyba po to, żeby tylko sprawić wrażenie, że jakaś inwestycja będzie realizowana, ale z tego co wiem, nie ma pozwolenia na budowę, nawet jeżeli chodzi o tą inwestycję. Trzecia kwestia, miejsce na Feliksa Gieli, które zostało sprzedane prywatnemu inwestorowi.
zauważam kwotę za niską, bo zaledwie 3 miliony, ale zostało sprzedane przed zakończeniem procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego są to na pewno miejsca, gdzie należałoby zlokalizować parkingi. Niektóre już dzisiaj nie można, ale trzeba w tym kierunku iść. Dziękuję.